Panie Legion Speed, ja nie mogę odpowiedzieć, bo to nie moja, co nie? Ja się nie znam. Trzeba by mamy spytać. Okej. Okay. Muszą WN9 zrobić, to prawda. Byłoby to na pewno spoko. Dziękuję smażone za subika. To prawda. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, Lewandowski ma słabą stabilizację, wiesz? Panie Chorski. Stabilizacja to jest parametr, który poprawiamy na przykład stabilizatorem, tak? I czas celowania nie jest tutaj najważniejszy. A ty poprawiasz czas celowania, więc polecałbym to walić i dać stabilizator, żeby móc dawać pechę na przykład z biodra. Co, nie? Widzisz ten celownik, jaki jest duży? Ten celownik jest duży, właśnie po to fajnie mieć stabilizator, będzie mniejszy o 25%. Co myślisz o linii do brytyjskiego bawoka? Aleksander, tragedia. Brytyjski bawok jest słaby na randomy i bardzo kiepska linia. Jedna z najgorszych obok francuskiej. Niestety nie wejdzie, masz pocisk kumulacyjny, który działa tak, że on niestety traci większość swojej mocy na ekranach warstwowych, które ma Super Conqueror. Tutaj widzisz, jest ekran i tu ekranu nie ma, co nie? Jak strzelasz w ten ekran, no to pocisk traci swoją moc, dlatego ważne tutaj strzelić. Ładny strzał. I właśnie widzę, nie masz w ogóle przeciwpancernych, właśnie warto mieć przeciwpancerne. Można go przebić na przykład pod wieżę. Super Conquerora pod wieżę można, tam nie ma ekranu. Tutaj, o, tu. Super. Ważne nie wyżyczkę, tylko w kadłub. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Co to jest TT-130M? Nowy czołg testowany przez super testerów. Hajkiem mógłbyś zdjąć super konkurenta też, co nie? Ale pewnie pójdziesz po damage do Lewandowskiego. Napraw magazyn, super. Spoko. Ładnie to rozgrywasz. Myślałem po początku, że będzie gorzej, ale jest dobrze. Masz znajomość weak spotów, mniej więcej tutaj wszystko elegancko. Ale to zmieściłeś. Super, jeszcze asysta, pięknie. No dobrze ci to idzie. Możesz być z tej bitwy zadowolony. Małsik na lewo albo na prawo od jarzma. O. I to jest typowy moment, kiedy stabilizator redukuje celownik od razu. A ty strzeliłeś od razu. Nie zgubiłeś. No i tutaj znów na pewno bardziej bym zamiast tego celowania szybszego wolał wyposażenie, które zmniejsza celownik. Bo widać, że ty nie skupiasz do końca, więc to wyposażenie się tobie tak średnio przydaje. I w bok Mausa, w bok. Kurde, strasznie dużo z biodra strzelasz. Mega dużo. Ja tak bym nawet nie strzelił z biodra, bym poczekał troszeczkę dłużej. Przy tym przeładowaniu jednak ja lubię troszeczkę skupić, bo to jednak potem długo jesteś nieaktywny. Ale jakby dobrze mierzysz punkt, tylko nie dajesz sobie czasu na skupienie w ten punkt. Ale sam punkt jest dobrze dobrany. Więc to nie jest tak, że ty nie ogarniasz,
gdzie strzelić, tylko nie daję sobie czasu na to, żeby ten punkt odpowiednio przymierzyć. E3 tutaj w bok ci może trafić, jak wyjedziesz. Arte jeszcze. Ale nie trafiła. Ładnie to weszło, mimo że nie skupiłeś znów. Jak zrobić ten wynik w N8 na dole? To jest mod, panie wielki, pod komendą wykrzyknik. Mody są moje mody. Czy Lewandowski z Turbo to dobry pomysł? Zależy, no na randomy. Może być. Ale to tylko na jakieś bardzo małe mapy. Albo wrzucasz wzmocnienie. Dosyłacz musisz mieć, bo długo ładuje. Stabilizator ja bym zawsze miał, bo ja nawet po prostu nie wyobrażam sobie, że będę skuteczny, kiedy mam celownik na pół ekranu. Więc to by był dla mnie obowiązkowy zestaw, dosyłacz, stabilizator na każdą niemal mapę. Niektórzy sobie radzą bez, ale ja jestem graczem, który lubi strzelać z biodra. Nie da się strzelać dobrze z biodra bez tego. Czyli bez celowania, tak jak bohater w tej bitwie non-stop. Oczywiście ktoś powie, ale raz trafia. No, to trafiałby, powiedzmy, 30% więcej, tak? Statystycznie. No i albo do tego wzmocnienia, a drugi zestaw na przykład z turbosprężarką. Takie dwa zestawy. Najgorsze jest to, że możesz dostać od Centuriona jakoś w środkę tutaj, w bok. Ale szanuję, że chcesz pomóc koledze. Jakby to jest bardzo ważne i miłe, że chciałeś mu pomóc, no ale wiadomo. Ryzyko było, że to się źle skończy. Teraz jeszcze ten Leopard. Moim zdaniem musisz zaryzykować pomóc 907. No w prawo i pomóc 907. Chociaż jedną pechę. Apteczkę mogłeś użyć, to byś szybciej był gotowy. Ale celownik ogromny. Ale weszło. Ale weszło na szczęście. No i sam na trzech. No ciężka sytuacja, mają przewagę 1200 HP. Teoretycznie. Arta. Najgorszy dla Lewandowskiego, jak taka trójka wyjedzie. Schowana za jakąś górką i widać tylko górę. Przy tej penetracji jest problem. No, lewa. Oj, bardzo źle to wygląda. To na płytę musi być, zbierzesz chyba. Okej, ładny strzał. Polosowało 916. Czy on się o ciebie staranuje? No. Na szczęście się tingnął z golda. Centurion w bok. No, trójka. Odbije się? Odbiła się z golda! No i teraz jakoś w bok. No tutaj też może wejść, też tam może wejść. Hek? Odbił się znowu z golda, hek? Ajajaj, za mało, no czułem, że raczej za mało będzie. Znowu się odbił z Heka, a ty go kończysz, Boże. Ojej. Panie Siwy, najlepszy z tych trzech dla mnie to 277. Jej. Arta, ona jeszcze ma dwa strzały, bo to magazynek. Co 10 sekund wystrzeliwuje jeden z trzech pocisków. No był przed tobą, to prawda, był przed tobą. Nie ma sensu Heka, bo i tak masz go na strzał z pocisku kumulacyjnego.
Nie zdziwi się, jak jest po prawej gdzieś. No, jakby był gdzieś tam po prawej, to bym się nie zdziwił. Chyba chcesz przede wszystkim kapować. O, chyba się przemieścił. Nie wejdzie, Murek. Murek, nie wejdzie. No i tutaj akurat Hajek byłby lepszy, bo Hajek przeleci przez murek, a akumulacyjny nie. I dlatego też ogólnie polecam ci wozić parę przeciwpancernych, bo chyba nie miałeś na początku żadnego. Z 3-4 możesz mieć. Polecam ci właśnie na takie sytuacje. Kopalni to jest mapa, gdzie bardzo ważne są przeciwpancerne. Znowu ci nie wejdzie, ale zniszczył. Na szczęście zniszczył sam murek. Sobie ułatwił ci zadanie. Ale na przykład na kopalniach jest to miasteczko, tam jest mega ciężko bez apeków. Przeciwpancerne warto mieć. Właśnie na takie mapy. Jak kopalnie chociażby. Albo taki moment.